Jak zmienić swoje życie? Witaj, nazywam się Jadwiga Kander. Parę lat temu całkowicie zmieniłam swoje życie. Byłam menadżerem w międzynarodowej korporacji. Odnosiłam sukcesy aż aż pewnego dnia straciłam wszystko, co kochałam. Z biletem w jedną stronę poleciałam do Azji. Mieszkałam między innymi w Tajlandii, Indiach, Wietnamie czy na Bali. Tam wracałam do życia. Poszukiwałam jego sensu, wewnętrznej siły. Buddyjscy nisi uczyli mnie pokory, cierpliwości oraz tego, że nic nie trwa wiecznie, ani radość, a tym bardziej smutek. Kiedyś, pewnego dnia, zatrzymałam się w klasztorze. Spotkałam nauczyciela. Zaczęłam medytować. I to właśnie medytacja pomogła mi zmienić życie. Dzisiaj jestem nauczycielem medytacji. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, to jesteś w bardzo dobrym miejscu, bowiem motywuję, wspieram i dodaję odwagi. Wszyscy, którzy chcą zmiany, znajdą tu wiele inspiracji. Bo to jest podcast o prawdziwym życiu. Mówię tylko o tym, czego osobiście doświadczyłam. A zatem będzie o bólu, samotności, strachu, depresji, odwadze, radości, fascynacji, pożądaniu. Będzie też o pasji i o miłości, bo takie jest właśnie życie. Na moim kanale posłuchasz również wywiadów z ludźmi. Którzy żyją według ich własnego scenariusza. Znajdziesz tu wiele inspiracji, motywacji, siłę, aby wyjść z miejsca, w którym być może tkwisz od wielu lat. Jeśli Twoja kariera nie nabiera tempa, lub czujesz, że nadszedł czas, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Masz już dosyć, potrzebujesz zmiany. Czujesz się samotny lub wyczerpany, zostań proszę ze mną. To jest kanał dla Ciebie. Jak zmienić swoje życie. Witajcie tutaj Jadwigan, kanał Jak zmienić swoje życie. Przygotowałam dzisiaj dla Was wywiad z arcyciekawą kobietą. Bo kobiety mnie fascynują. W mężczyznach się zakochuje, ale kobiety, podziwiam, są fascynujące. Kiedy podróżuję po całym świecie, zwracam uwagę na kobiety. My, kobiety, mamy tyle siły, energii, miłości. Mamy też pasję. Postanowiłam, że dzisiaj zaproszę kobietę, która. Ewoluuje na moich oczach. Znamy się wiele, wiele lat. Wypiłyśmy parę kieliszków czerwonego wina, które obydwie lubimy. Ale oprócz tych kieliszków wina utkwiła w mojej pamięci określeniem, że jestem lwicą. Przynajmniej kiedyś taka byłam. Dzisiaj jest rozpoznawalna. Jej pracę można spotkać na całym świecie. Poznajcie, proszę, zapraszam, posłuchajcie, co ma do powiedzenia wyjątkowa kobieta malarka Ola Lubczyńska. Swoje obrazy nazywa dziećmi, które poszły do dobrych domów, gdzie nie są tylko dekoracjami, ale wiszą ku radości. Maluje kobiety. Tytuły jej obrazów to Martini Extra Dry, Dolce fornięta Czułość na Veni czy sny sierpniowe. Korpoludek od 16 lat zajmuje się reklamą graficzną oraz mediami. No, prawie 18. Już weszła w słowo cała. Ola Lubczyńska, która jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Kobieta niezależna, wolna, odważna, śmiała. Jej znak rozpoznawczy to czerwona szminka. Mrożek w spódnicy, jej riposty trafiają w punkt. Ola, cieszę się, że przyłaj zaproszenie. Powiedz mi, czy nadal lubisz czerwone wino? No, i tutaj jest problem, <laughs> ponieważ e, tak lubię czerwone wino, tak przesadziłam, że ostatnio e, codziennie spożywam e, Essentiale Forte i myślę, że wrócę do niego dopiero gdzieś za pół roku, ponieważ e, można powiedzieć, jestem zbyt dużą koneserką wina i pora trochę odpocząć. <laughs> ale, ale będę malować na pewno. Rozumiem. A czy da, nadal lubisz takie babskie spotkania? Bo ja Ciebie kojarzę. W ogóle nie pamiętam, jak długo się znamy. Chyba byłaś na którymś moim szkoleniu czy kursie, ale raczej pamiętam Cię z takich spotkań kobiecych, gdzie tak jasno prezentujesz swoje poglądy. Czy nadal chodzisz? Masz czas? No, z tym troszkę gorzej. Powiem tak, mam trochę wyrzuty sumienia, że zaniedbuję, zaniedbuję trochę znajomych, ponieważ yy, no, jednak jest nadmiar obowiązków. Dzielę to wszystko między, między, między firmę, którą, którą założyłam, bo mam działalność yy, z produkcją reprodukcji, maluje obrazy, maluje portrety. No i pracuje w korporacji. No dobrze, to porozmawiajmy może nie o korporacji, ale porozmawiajmy o twojej pasji. Powiedz mi, dlaczego ty malujesz kobiety? Co takiego jest w kobietach? Bo lubię kobiety, bo kobiety są tajemnicze, kobiety są są niesamowite. Kobiety mnie inspirują, intrygują. Kobiety nigdy nie są nudne. Kobiety są wszystkie na swój sposób piękne. Stojąc przed płótnem, gdy mam zacząć malować kobietę, gdy to jest, czy to jest portret, czy to jest obraz z wyobraźni, to czuję taki dreszczyk, Ponieważ tak naprawdę nie wiem, co tam będzie. O ile portrety jeszcze można sobie zaplanować, przegadać, yy, zawsze jakiś szkic robię, proponuję, to obrazy z wyobraźni się zaczynają od jednej kreski, a potem to wszystko jakoś tak idzie, aż sama jestem ciekawa co parę minut, co będzie dalej. Wiesz, tak, tak obserwuję teraz ciebie, jesteś taka wyciszona. Nie wiem, czy coś się zmieniło, dojrzałaś, czy co jest powodem tego, że jesteś taka dzisiaj poważna? Nie, tak się po prostu rozkręcasz, bo jest, bo jest ranek. Tak? Wiesz co? Nie wiem, ja nie wiem, czy, jest, czy ja jestem poważna. Ja, moja córka twierdzi, że, że ja jestem kompletnie osobą mm. niepoważną. Zasypuję ją dziesiątkami głupich memów przez me na Messengera. I wręcz mam wrażenie, że ona mnie karci wzrokiem. Mamo, opanuj się, dorośnij wreszcie. Natomiast obrazy traktuję poważnie. Jeżeli mówię o obrazach, traktuję to poważnie. To jest moja, to jest moja wielka pasja. Miłość to jest moja ciężka praca, a zarazem moje wytchnienie i mój odpoczynek. Ponieważ odpoczywam malując. Ola, tak, malujesz przepiękne y, portrety. Jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem. Twoje portrety trafiają niemalże już wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną, można spotkać Twoje obrazy. No, w Australii jeszcze ich nie ma. Jeszcze ich nie ma? <grym> Powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę o tych kobietach? Jeżeli zamawiają u ciebie na przykład taki obraz, to co musisz wiedzieć o takiej kobiecie? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o portrety, to dzielę je na, na portrety, które są zamawiane jako prezenty i ja wtedy nie mam z tymi kobietami kontaktu, tylko zgłasza się na przykład. Mama, która zamawia dla córki portret na przykład na osiemnastkę, czy po skończeniu studiów, albo, albo mąż, czy partner, który, który chce zrobić niespodziankę swojej kobiecie. Albo kobieta szturcha tego, tego swojego faceta, chciałabym portret, żeby Ola mnie namalowała. Wtedy ten pan, taki troszeczkę yy, umęczony, zgłasza się do mnie i mówi: Moja żona lubi pani obrazy. Yy, chciał, chciałbym jej sprawić taki prezent. I wtedy, jakby, wiedzę czerpię od osób, które zamawiają. Staram się wtedy troszeczkę tak przydusić, wyciągnąć jak najwięcej tych informacji. I faktycznie oni, Aktywizują rodzinę, przyjaciół i dają mi profil tej osoby, omawiamy kolory. Natomiast największą grupę stanowią kobiety, które robią sobie prezent. Robią sobie prezent z okazji na przykład jakichś równych urodzin albo najczęściej z powodu przemian w życiu chcą na przykład odciąć stary, swoje stare życie, a wchodzą w nowe. To są różne kobiety. To są kobiety, które, które rozpoczynają, całkowicie się odcinają właśnie, czy zawodowo, czy od byłego partnera, czy zmieniają miejsce zamieszkania. To są różne trudne historie. To są nieraz wdowy. To są kobiety, które... Po latach uwierzyły w siebie. To są kobiety, które, które po prostu dostrzegają, dostrzegają to, że są warte namalowania, bo nie ma kobiet niewartych namalowania, ale one dostrzegają to, że chciałyby mieć taką pamiątkę, zatrzymać siebie na takim obrazie pełnym uroku kobiecości. Pięknie to ujęłaś. Czyli w życiu kobiety przychodzi taki moment, kiedy budzi się jakby z letargu i dostrzega, że jest warta, że zasługuje. I właśnie to jest chyba taki dobry moment, żebyśmy porozmawiały. Ola, dla mnie ty jesteś super ekstra babką. Ja za chwilę opowiem jeszcze trochę o tobie, jak ciebie postrzegam, ale powiedz, jak ty widzisz, jakie my, Polki, jesteśmy, jakimi jesteśmy kobietami? Jesteśmy kobietami. Przede wszystkim polki są piękne. Nie zawsze w siebie wierzą. Wracając jeszcze do portretów, dużo kobiet naprawdę, gdy odzywa się do mnie, one są takie nieśmiałe one są przestraszone one uważają, że portret to jest próżność że portret to. No teraz mamy XXI wiek, a gdzie tutaj portret na ścianie, co powie rodzina, czasami, czasami nawet o tym myślą, tak? Czyli wciąż takie stereotypy. Są tak? Ta tak, tak, są takie stereotypy, choć oczywiście trafiają do mnie kobiety bardzo świadome, e, swojego, swojego uroku, które wiedzą, czego chcą. I ja zauważyłam taką, taką zależność, że kobiety silne. Mm, bardzo spełnione zawodowo. Bardzo często chcą być pokazywane, postrzegane jako takie eteryczne, delikatne istoty. Czyli boimy się własnej siły. Tak, natomiast kobiety, które są zakompleksione, które, no nie wiem, walczą z jakimiś problemami. One proszą mnie o dodanie tej siły, tej stanowczości, ostrości. Właśnie na obrazach. Czyli my kobiety jesteśmy świadome. Tak bardzo. Ola, wyobraź sobie teraz, że dostajesz telefon. Ten telefon jest z Australii. Jest zamówienie na portret. Zostałaś poproszona o mhm. namalowanie takiej typowej Polki. Jak taka Polka wygląda? Jakie cechy charakteru byś wyeksponowała? Ale też jak wygląda fizycznie? Czy mówisz o, o duszy? Jak ja widzę... No, jestem ciekawa, jak to w ogóle określisz. Tutaj masz swobodę no, wyboru. No, lubisz to... tę swobodę. Tak. <laughs> ja widzę kobietę około czterdziestki. Bo tak, ja, ja powiem o takiej mojej jakby średniej wieku klientek, które się do mnie zgłaszają. Oczywiście to są czasami... To są, maluje czasami dziewczyny 18-letnie, a czasami maluje dosyć dojrzałe już panie. To jest kobieta, która niech będzie ma 40 plus, ma włosy ciemny blond, ma zielone oczy, włosy takie troszkę dłuższe do ramion. Mhm. Y jest średniej budowy ciała, ale mówi mi, żebym ją troszkę odchudziła i dodała biustu. Zresztą sama to robię w swoim przypadku, bo zawsze sobie wydłużam nogi, od, <zum> zmniejszam talię i, i dodaję tego biustu, jeżeli w ogóle mam czas, żeby siebie malować. Ja cię o to jeszcze zapytam, tak? natomiast gdybyś mnie malowała, to bardzo cię proszę w drugą stronę. Nie chodzi o nogi, ale mhm. chodzi o biust, żebyś go zmniejszyła. No i proszę, kontynuuj. Tak Też tak bywa, tak. <zum> Miałam też bardzo sympatyczną klientkę, która powiedziała mi: dosyć taką korpulentną, która powiedziała mi, że nie życzy sobie, żebym jej ani jednej fałdki po prostu zabrała. Mm -hmm. Także. O, czyli taka kochająca siebie. Bardzo kochająca siebie, i to było naprawdę i to było naprawdę, naprawdę, świetne. Jeszcze o tej Polce. A chodzi mi o taki o charakter. Tak, o, właśnie. się tak. ją wyraziła. Tak. Polki. Polki to są kobiety bardzo inteligentne, dobrze wykształcone, oczytane. Gdy pytam o zainteresowania, to, to zawsze na pierwszym miejscu pojawiają się książki. To są kobiety, które oglądają filmy, chodzą do teatru. To są kobiety, które podróżują, które lubią podróżować tak, tak czynnie. Czyli niekoniecznie jest to leżenie gdzieś all inclusive mm -hmm. nad basenem, ale to są, to są dziewczyny, które lubią włoskie uliczki, francuskie jakieś zakamarki, stare takie stare, stare miasteczka, to są romantyczki, to są romantyczki, które bardzo dobrze radzą sobie też w codziennym życiu. Są zaprawione w tym życiu, ale potrafią to godzić. Widzę, że w ogóle nie, nie wpasowałam się. <śmienny> <śmienny> Mój wizerunek. Ty, ty, ty jesteś osobną audycją. <śmienny> <śmienny> Bo nie mam ani zielonych oczu, ani takich włosów, ani biustu, ani nie lubię starych uliczek. O jejku, jejku, No dobrze. Ola, porozmawiajmy, czego się Polki, czego kobiety się boją? Ale nawiązujesz do moich prac, czy ogólnie, jak gdybym ja miała spojrzeć na, na, na kobiety, z którymi rozmawiam. Wiesz, ja powiem ci tak: jak patrzę na ciebie, ty jesteś mega odważną kobietą, jesteś dynamiczna. Taka jestem zaskoczona tym Twoim spokojem, ale jesteś dynamiczna, naprawdę na swoich barkach dźwigasz wiele. Bo jesteś mamą y, autystycznego y, dziecka Kuby tak. y, i to, jak walczysz, jak. O, o prawa dzieci, o prawa rodziców, o to, jak się wyrażasz. Obserwuję ciebie w mediach społecznościowych, jak się prezentujesz w odbiorze społecznym. Jesteś silną kobietą, przy tym, przy tym jesteś taka figlarna, przy tym jesteś taka właśnie bardzo kobieca. Jak patrzę, myślę o tobie, to widzę właśnie tę czerwoną szminkę, kieliszek wina i lubię, jak sobie rozmawiamy, jak rozmawiamy sobie o mężczyznach, jak rozmawiamy sobie o kobietach, o naszych potrzebach, o operacjach plastycznych o seksie, o wszystkim. Jesteś otwartą, fajną, świetną yy, babką. Do tego malujesz kobiety, spotykasz się z kobietami, więc wydaje mi się, że jesteś znawcą kobiet. I dlatego pytam cię, czego my kobiety, czy to twoje klientki, te, które się znajdują na twoich pracach, czy przyjaciółki, my Polki, czego my się boimy, czego my się wstydzimy? Dobrze, ja jeszcze na chwilę wrócę do obrazów, bo. Malując portrety kobiet, które się do mnie, się do mnie zgłaszają, e, ja podkreślam zawsze ich urok, ale przede wszystkim patrzę, patrzę duszą. E, one mogą mieć piękne, piękne biodra, piersi, ale ja się skoncentruję przede wszystkim na tym, co mają w głowie. E, koncentruję się na ich oczach, bo nawet jak zamykam oczy, Moim modelkom, to to nie jest po prostu pusty jakiś sen, tylko to coś mhm. oznacza. Yy, także ja nie patrzę na kobiety w sposób seksualny. One nie są mhm. dla mnie przedmiotem. Maluję też czasami nagie kobiety, ale nawet wtedy one, one nie są. One nie są po prostu tylko ciałem. Mhm. Czego się boją Polki? Polki boją się różnych rzeczy. Polki, Polki się boją. Samotności, Polki się boją upływu czasu, Polki się boją, czy znajdą miłość, albo czy tę miłość zatrzymają, czy ta miłość będzie zawsze. Polki myślą o swoich dzieciach nieustająco, Polki, Polki walczą czasami z systemem. Polki walczą o czas dla siebie, bo mają go bardzo mało w natłoku obowiązków. No ale myślę, że, że są to naprawdę niesamowite, niezależne kobiety, ponieważ każda z nich potrafi wygospodarować coś, coś właśnie dla siebie, jakieś, takie, jakieś takie, taką przestrzeń żeby pokazać, jaka jest, co lubi, spełniać się. Niektóre biegają, niektóre tańczą. Naprawdę poznaję, poznaję niesamowite kobiety i one nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Mm -hmm. A czy malujesz mężczyzn? Czasami, czasami maluję. Mm -hmm. A dlaczego się uśmiechasz? Uśmiecham się, ponieważ... Y no nie, nie, lubię, nie lubię malować portretów grupowych, nie lubię malować portretów par, ponieważ uważam, że mężczyzna, mówię o portretach, nie tych, o tych obrazach z wyobraźni, uważam, że mężczyzna, który jest obok kobiety na portrecie, na przykład, nie wiem, para czy małżeństwo, odbiera jej moc, odbiera jej trochę uroku. Trywializuje ten, ten obraz. I nigdy ten obraz nie będzie tak dobry, jak gdyby ta kobieta była na tym obrazie sama w pełni swojej. Aczkolwiek mówię, daję z siebie wszystko, żeby, żeby te obrazy były fajne. Ale jednak zawsze, gdy kobiety się mnie pytają o takie obrazy, to jednak staram się je skłonić w kierunku pojedynczego portretu. Natomiast, no ale... no, przepraszam, że ci przerywam, natomiast zdarzali mi się też mężczyźni na portretach. Jeden z tych mężczyzn to jest notariusz, któremu, któremu zrobiono prezent. Taki dosyć, taki, taki fikuśny, zresztą znam go osobiście. A drugi to jest yy, ktoś, to jest pan z Urzędu Skarbowego. No, <laughs> no dobrze, ale wiesz, zaciekawiłaś mnie trochę, bo powiedziałaś, że wtedy, kiedy na Twoich obrazach znajdują się pary, to mężczyzna jakby odbiera siłę, energię kobiecie. Ale czy to Ty nie jesteś sprawcą tego, tego zabrania energii, tej, tej uwagi? Ja nie mogę wtedy tak poszaleć, jakbym chciała. Uh -huh. A na... co cię trzyma? Ten facet, który tam uh -huh. jest. <laughs> Faceta nie da się przedstawić w sposób e, e, tak, e, tak, szalony, tak szalony jak kobiety, żeby to wyglądało naturalnie. I zawsze muszę wtedy dostosować ich do siebie. Uh -huh. No, i nie lubię tego za bardzo. <laughs> Taką feministką jesteś, tak mi się jawisz teraz. Nie, ja bardzo lubię, ja, ja bardzo lubię mężczyzn, pozdrawiam swojego męża teraz. <grym> <grym> Ale, no, no, powiem szczerze, największą radość sprawia mi satysfakcja jednak portret, portret kobiety. Trudno się też bardzo dla, dla mnie maluje dzieci, Dzieci, dzieci rosną, dzieci zmieniają rysy, mm -hmm. dzieci nie mają tych rysów, twarzy dosyć takich ostrych, są przeważnie pulchne. I ja ja maluję dosyć tak, tak dynamicznie i nie maluję, nie maluję też dzieci. Czasami zdarzyło, zdarzyło mi się parę razy namalować portrety dzieci, ale ja naprawdę tego nie czuję, więc mm -hmm. y naprawdę uważam, że to, co potrafię. Robić sercem, to jest właśnie, to są portrety, pani. Wiesz, Ola, tak sobie wyobrażam, że twoim mistrzem był Bolesław Polnar, bo jak myślę o tobie, o malarstwie, to od razu Bolesław Polnar mi się, jakoś tak przychodzi mi do głowy, na myśl i on też malował kobiety, nawet mam kilka jego obrazów. Czy to prawda miał wpływ na, na stworzenie ciebie jako artystki? Nie, on nie miał żadnego wpływu. No, no, no. Czyli mężczyźni nie mają wpływu na twoje życie, a ja to nie, tak czuję. Nie, Bolek był moim bardzo dobrym przyjacielem. Znaliśmy się wiele lat. Pomagałam mu prowadzić galerię, którą prowadził na wyspie w Opolu. Pisałam wszystkie recenzje z wernisaży. Ale, ale Bolek nie miał na mnie żadnego wpływu. Ja, ja ileś razy z Bolkiem razem malowałam. Bolek się wściekał, bo jak malował, malowaliśmy wspólnie tę samą modelkę, to ja w moment robiłam portret jej twarzy, mhm. a nie skupiałam się na całej reszcie. I on się denerwował, że ja właśnie wyginam te ręce, nogi, że deformuję ją, zarzucał jej. W końcu pamiętam, pozdrawiam, pozdrawiam Gosię Orli, którą razem nieraz malowaliśmy, która zresztą skończyła tutaj Instytut Sztuki. Więc zarzucał jej na głowę ręcznik, żebym, żebym po prostu, żebym, już, żebym się nie skupiała na tym portrecie. I ja powiem szczerze, że Bolek to nade mną załamywał ręce. Mm -hmm. Także w końcu machnął ręką i powiedział: A rób co chcesz, wiesz, to, to nawet to, no to nawet dobre jest, powiedział mi kiedyś. <grym> także, także nie. Lubię bardzo, bardzo lubię pracę, pracę Bolka. Nie będę się do niego absolutnie porównywać. Bolek był znakomitym grafikiem, mistrzem mistrzem kreski. Ale jednak Bolek to był mężczyzna z krwi i kości, który patrzył na te kobiety, na te właśnie kiedyś, kiedyś napisałam o jego wystawie, on się tam coś tam właśnie foszył, foszył na mnie trochę. Napisałam kiedyś o jego wystawie, że właśnie, że to jest, że jest erotomanem. O jego właśnie o tych ścięgnach przy kostkach. Sutkach sterczących, biodrach. No on, on kochał kobiety, on kochał w kobietach po prostu doskonałe ciało. No ale oczywiście był znakomitym portrecistą, ale postrzegał kobiety inaczej niż ja. Ja jestem fanką jego obrazów i mówię, no nie, ben, nie będę się do Bolka porównywać. No wiadomo, co kocha w sobie Ola Lukczyńska? No trudne pytanie. Powiem tak. Mówiłaś o tym moim wyciszeniu. Sama jestem nim zdziwiona. Obserwuję je tak z boku. Nie wiem, czy to, czy to może po prostu, czy wchodzę w jakiś taki okres dojrzały. Jestem wyciszona, powiem tak. Co lubię w sobie? Lubię. Lubię, ogólnie, ogólnie mogę powiedzieć, że lubię siebie. Yy, lubię swój, swo, swoje spojrzenie na życie i na ludzi. Zawsze, zawsze traktuję ludzi z szacunkiem i z życzliwością. Jestem bardzo tolerancyjna, myślę. Yy, ale też yy, cenię tolerancję. Innych, tak? Czyli mm -hmm. to, nie jest taka to nie jest taka też bezkrytyczna tolerancja. Jestem wyluzowana. Nie o tak. Jestem bardzo wyluzowana. Nie kryję się ze swoim zdaniem. Nie jestem kompletnie gadżeciarą i to, to też lubię w sobie, ponieważ. Miałam taki okres w życiu, że musiałam, nie wiem, mieć jakiś tam firmowy ciuch czy jakieś takie rzeczy. Teraz to był krótki, to był krótki czas. Teraz kompletnie, kompletnie nie przywiązuję do tego wagi. Yy. No, Niedawno zmieniłam telefon, bo już mi się tak zawieszał, że nie byłam w stanie po prostu klientkom odpowiadać na informacje. Miałam biały ekran na przykład przez dwie minuty. Yy. Lubię ciucholandy. Nie no wiem. Jestem, Chciałam cię zapytać jestem o to. Mi, jestem kompletną minimalistką, naprawdę, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc, yy, no nie wiem, no nie noszę, nie noszę, nie jestem, nie, nie stroję się, jeżeli tak patrzę. Lubię, lubię się pomalować, aczkolwiek ja maluję się tak po swojemu, a moja córka dwudziestoletnia, która te dziewczyny, teraz dwudziestoletnie, one mają w ogóle inny sposób malowania twarzy, tak? Tam jest, tam jest nakładanie tego wszystkiego, konturowanie, highlighter. Ja się maluję szminką. <grym> szminką, może trochę tam kredką i nie, nie przykładam jakby do tego, do tego jakiejś tam po prostu wady. No jestem, nie lubię siebie, że jestem leniwa kuchennie. Bardzo, bardzo. Czyli nie, 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 lub, nie lubisz gotować? Nie lubię gotować, ale gdy już muszę ugotować, gdy mm -hmm. na przykład robię jakieś spotkanie, no to myślę, że robię to dobrze. Mm -hmm. To robię to dobrze, mam wtedy jakieś pomysły, ale, ale nie jestem w tym jakaś regularna, więc. Yy, no i chyba tyle. no A czego boi się Ola Lubczyńska? Czego się boję? Hmm. Boję się na pewno utraty zdrowia. Boję się, jak matka każdego dziecka niepełnosprawnego. E, nigdy mi, jakby, nie zejdzie z głowy myśl, co będzie z Kubą później, tak, gdy my umrzemy. Kuba ma siostrę, tak, ale to też nie chciałabym jej, jakby, obciążać, tak. Ona też będzie chciała mieć swoje życie. Myślę, że to są takie podstawowe, podstawowe po prostu jakieś obawy. Mm -hmm. Czy masz swój autoportret? Dawno, dawno siebie nie malowałam, chociaż można mnie znaleźć w niektórych moich obrazach w jakiś tam sposób. Natomiast malowało mnie kilku malarzy. No jeden bolek namalował mnie jako wampirzyce, można powiedzieć. Nie, zęby nie wystają, trójki, yy, kły, ale, ale na tym portrecie jestem tak agresywna, w takich bordach i czerwieniach, z, no, tak jakbym miała za chwilę po prostu zaatakować i zatopić kływszy y, komuś. Bardzo on mnie tak widział. On mnie widział jako taką bardzo kobietę, taką ostrą i dynamiczną. Nie wiem, co by teraz, jakby teraz mnie namalował, bo on kilka lat już nie żyje. Malował też mnie mój dobry kolega, on znowu namalował mnie tak naturalistycznie, że no nie oszczędził mnie z żadną zmarszczką, bruzdą czy załamaniem na skórze. Namalował ten portret świetnie, to była w zasadzie sama twarz, może plan amerykański, tak, może nie twarz, a plan amerykański, ale pierwsze co zrobiłam to wzięłam farby i sobie podciągnęłam powieki. I poprawiłam tak, żebym mogła ten, ten po prostu obraz y, znieść u siebie na ścianie. Olu, a powiedz mi w takim układzie, tak, y, skoro już tak poruszałeś ten temat, co sądzisz o operacjach plastycznych, o poprawianiu urody? Uważam, że każdy powinien mieć wybór. Jeżeli ktoś chce takie rzeczy robić i czuje się z tym szczęśliwszy, y, to, to niech robi. A jeżeli uważa, że powinien się star starzeć z, z tak zwaną godnością, to niech tego nie robi, więc y, uważam, że nie można po prostu oceniać takich decyzji. Ja mam tak dużo znajomych lekarek, które robią takie rzeczy, że powiem, no, no, skłamałabym, gdybym powiedziała, że, że jestem sotę pod tym względem. Y, także y, operacji plastycznej nie miałam, natomiast parę razy, parę razy miałam robiony Botoks, miałam robione nici, yy, raz miałam delikatnie powiększone usta i makijaż permanentny. Także, <głos> <głos> ale myślę, że wygląda to wszystko tak naprawdę w miarę naturalnie. Trzeba trafić do dobrego, do dobrego lekarza, który by po prostu ten czas trochę zatrzymał, a nie zrobił karykatury z człowieka. I, wiesz, i powiem ci, że za to cię kocham, bo, bo znamy się wiele, 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 wiele lat za to, że mówisz, że lubisz wino, że nie jesteś perfekcyjną panią domu, że yy, robisz sobie małe poprawki, tak? że lubisz lumpeks, yy, jesteś po prostu autentyczna, wyrażasz siebie i myślę, że wiele, wiele kobiet yy, mogłoby Ciebie naśladować. Ja powiem Ci, że z kobietami, które stanęły na mojej drodze, jeżeli chodzi o, o obrazy, które kupowały obrazy, które zamawiały dla siebie, na przykład portret, ja mam naprawdę, ja mam naprawdę z nimi kontakt, czy właśnie, czy przez media społecznościowe. Myśmy się, myśmy się po prostu. E, nie mogłabym chyba namalować kobiety, której bym nie polubiła. Zresztą mam taki komfort, że nie muszę malować wszystkich. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żebym powiedziała: Nie, 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 ja pani nie namaluję, bo pani jest, nie wiem, niemiła, opryskliwa czy, czy, czy roszczeniowa. Do mnie trafiają naprawdę fajne, równe babki, z którymi później spotykam się na kawie, z którymi ja się śmieję, że w Warszawie to w każdej dzielnicy miałabym się gdzie przespać. I okolicznych po prostu miejscowościach mogłabym znaleźć spokojnie nocleg ponieważ tam, tam jest dużo moich y, prac. Y, poznałam dużo też, też znanych osób. Y, umożliwiło mi to naprawdę dużo, dało mi to dużo, dużo radości, dużo nowych doświadczeń. No jesteś rozpoznawalną osobą. Piszą o tobie w mediach. Y, widziałam reklamy, widziałam wywiady. Jesteś na pewno osobą. Y, coraz bardziej znaną. Ile namalowałaś obrazów? Wiesz co, ja maluję obrazy od 14 roku życia. <śmiech> <śmiech> Czyli? Więc ciężko, ciężko jest mi policzyć. No mam 46 lat, nie ukrywam tego, więc no myślę, że tych obrazów jest, jest dużo w dobrych domach. Olu, na zakończenie chciałam Ciebie zapytać, bo to, że jesteś bardzo sympatyczna, że nawiązujesz relacje, że jesteś osobą typu, z którą lepiej zgubić niż z inną znaleźć, to powiedz, jak to jest, że ja jeszcze nie mam swojego portretu? No, a robiłaś już kiedyś przymiarki, robiłaś. <laughs> Także wiesz, no, ja po prostu, ja zapraszam. Czyli Zapraszam. Mogę, mogę, do ciebie, do, mogę do ciebie przyjść. Jestem tak, bardzo ciekawa, jakbyś tak. wyraziła mnie na swoim, na swoim. Też jestem ciekawa. Też, <laughs> też jestem ciekawa, bo powiem ci, że no, jesteś y, twardym orzechem do zgryzienia. Wow, zabrzmiało to, to Ale to, to nie zabrzmiało pejoratywnie. A to ja o tym doskonale no. wiem. No to dobrze, Olą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą, za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło. Mnie również. Moim Państwa gościem była Ola Lubczyńska. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.